od Wojcza Niemieckiego, to zawsze ludzie z Belgradu samo wchodzą w to miejsce i każdy przynosi jedną książkę na miejsce tego grubu, tej Biblioteki Narodowej. To taka już ma... Wiecie, że się daleka droga przedmiotowa? Dzisiaj? No 90 km. 50. No dlatego każdy, który chciał kupić tutaj miejsce, żeby do kinoteki, która jeszcze ma nazwę, która przypomina do Jugosławii. Powiedziałam, że to ulica, ta główna, kiedy po II wojnie światowej zmieniła nazwę i była ulica Marszała Tita. To każda, ta główna ulica w każdym miejscu musiała mieć na imię przez Marszała Tita. London. Bo teraz po stronie prawej, a dzisiaj jest miejsce prezydenta Serbii. Mamy taki park ładny, poza parkiem jest budynek parlamentu, a tu po stronie prawej naprzód jest palac dynastii królewskiej, dynastii Obrenović, a dzisiaj jest ratusz. Jest ratusz aż na początku wieku XX. Bo kiedy dynastia Karadziordziewicz już była na tronie, to nie chciała mieszkać w tym. Zabili go w Francji w 1934 roku i nie zobaczył ukończony ten budynek. Bardzo jest podobny. Nowy Belgrad zaczął być dzielnicą Belgradu dopiero po II wojnie światowej. Tam był tylko piasek i moczary. Tito nalożył pracą publiczną, chciał zrobić zoną dzielnicą industrialną z fabrykami na tym mozaiku, który jest fasada. To jakie znaczenie? Znaczenie, że było kiedyś maja, to był dzień, kiedy urodził się prezydent Tito. Tak powiedzieli, że urodził się, nie wiemy jeszcze. Bo Tito teraz jest, zawsze był misteria, a jeszcze jest, jeszcze nie wiemy, nie jesteśmy pewni, ale na prawdopodobnie, że mógłby być synem pani pochodzenia szlacheckiego z Polski, ojciec pochodzenia z dynastii Habsburg, którym lubił siedzieć swoim kwiatami. Nigdy. To wszędzie. Tak, to co Tito zrobił. To miejsce. Ta pani była. To miejsce, jedziemy prosto prawo. To miejsce, które aż do upadku Jugosławii było bardzo, bardzo miało dużo. To było miejsce zapomniane. Tylko ci członki partii komunistycznej. Oni nigdy nie zapomniali te uroczko, bo ma tako prawo osób. Ci, którzy mieszkali w tych dużych domach, mogli kupić sobie duże domy na parę euro, a dzisiaj sprzedają, pobudowali ten palac w centrum miasta, a potem, kiedy król Aleksander zauważył, że nie jest ładne, że rodzina królewska mieszka w centrum miasta, mogli wrócić tutaj. A teraz pani Jovanka Broz, żona prezydenta Tita, która zmarła mniej niż dwa roku. Ale konieczne to powiedzieć, to bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy obok, obok kościoła świętego Piotra i Pawła. Kościół był kościołać, ale to wszystko, gdzie jesteśmy teraz, te mosty, po jednej, a po drugiej. To jest kredyt, które nasze dzieci i wnuczki będą opłacać. To teraz Państwo może zobaczyć, co to kosztowało. 490 milionów na Belgrad, na centrum miasta. Te targi belgradzkie, obudowane po II wojnie światowej. A po stronie lewej mamy takie
jezioro, które nie jest jezioro, to jezioro artyficjalne, bo zrobiona taka brama i rzeka, która miała taką metr w środku, była miejsce, które zaprzeczono i teraz mamy takie jezioro, długie 4 km i mówią, że to jest Morze Belgradzkie, bo latem tutaj na tej płaży będę tak około 500 tysięcy ludzi, bo bardzo my tutaj w Belgradzie mamy taki klimat, że latem mamy ponad 35, a w zimie tak koło zera, a też idzie do 20 pod zerem. To znaczy chłodno. No, zaraz. Minut 20. Tak. Jedziemy dalej. To jest to, co my z daleka oglądamy. Obok nas, po stronie lewej, znajduje się, poza tym budynkiem, znajduje się hotel Hyatt, który jest hotel najwyższej kategorii tutaj w Belgradzie. Taką całą, tu po stronie lewej możemy zobaczyć twierdzę, jest twierdza tam po stronie. I aby ją zobaczyć, ten z tym wąsami i włosami czarnymi, Kara Giorgia, założycie dynastykę. Most, pod którym jesteśmy, jest most króla Aleksandra z dynastii Kara Giorgiewicz, ten, który zabity w Marseju w 1934 roku. A teraz po stronie lewej, tutaj wojska, różne wojska przyjeżdżały. I możemy zobaczyć różne materiały. Kiedyś wojsko, tu mamy ten pomnik, możemy po stronie prawej go zobaczyć, to zwycięzca, to jest symbol Belgradu. Niestety to żołnierz, który nie ubrany, dlatego że artysta nie chciał oddać żadną i koniecznie wyzwolił się. A teraz możemy zobaczyć całą twierdzę, jak wygląda. Powiedziałam, że twierdza zaczyna już w III wieku przed Chrystem, potem wojsko rzymskie, potem Justinian, imperator rzymski, też zrobił odnowienie tej twierdzy. Potem Węgry, Bułgarii i koniecznie w wieku XIII to była stolica, Belgrad był po raz pierwszy stolicą Serbii. Potem znowu w wieku XV, początek wieku XV.